Mam wielką przyjemność zaprosić profesora Michała Hellera z Obserwatorium Watykańskiego do wygłoszenia odczytu Einstein, Wszechświat i my. Profesor Heller, profesora Hellera nie przedstawię. Właśnie. Myślę, że profesora Hellera nie muszę tutaj przedstawiać. Chyba pan profesor ma rekord w ilości wystąpień przed tym gremium. I chyba to jest normalne, że wszyscy organizatorzy wszystkich kolejnych konferencji chcą mieć tak świetnego mówcę w swoim gronie. Profesor Heller, proszę bardzo. Moja trema rośnie, ilekroć jestem chwalony przed wykładem. Proszę Państwa, temat mojego wystąpienia jest Einstein, Wszechświat. No i tutaj niezbyt wyglądamy triumfalnie. W porównaniu z Einsteinem i z Wszechświatem, taka mała planetka, to jest to my. I tak to jest mocno przesadzone, gdy chodzi o skalę. Ale nasz humor poprawia się trochę, gdy uświadomimy sobie, że na tej planecie tutaj wśród nas wyrósł Einstein. I jakoś to przywraca trochę proporcje tej trójce. Einstein, Wszechświat i my. I obchodzimy dzisiaj setną rocznicę roku 1905, Annus Mirabilis Einsteina. To jest rok, w którym powstała szczególna teoria względności. W momencie, gdy Einstein ją stworzył, to niemal natychmiast uświadomił sobie, że trzeba tę teorię uogólnić, że trzeba stworzyć to, co dziś nazywamy ogólną teorię względności. Lata poszukiwań były długie. Ogólną teorię względności od szczególnej dzieli 10 trudnych lat. Były przerwy w tych poszukiwaniach, były rozmaite przygody. Im bliżej daty 1915, tym większe dramaty i osobiste, i twórcze Einstein przeżywał. Można by o tym opowiadać rzeczywiście co najmniej całą godzinę, ale ja pozwolę sobie przenieść się do ostatnich 4 tygodni przed wynalezieniem ogólnej teorii względności. Były to dni bardzo dla Einsteina twórcze i pełne, powiedziałbym, bólów rodzenia. To są 4 historyczne czwartki, które wstrząsnęły światem. To był rok 1915. Jest 4 listopada tego roku, to jest czwartek. W czwartek odbywały się posiedzenia Pruskiej Akademii Nauk. Uświadommy sobie jeszcze w dodatku, że na świecie szalała wojna. W ten czwartek, 4 listopada, na posiedzeniu Pruskiej Akademii Nauk, Einstein przedstawił swoją wersję równań pola ogólnej teorii względności. Ona tu jest wypisana. Einstein właściwie już ideę ogólnej teorii względności miał gotową, ale nie mógł zdecydować się na ostateczną postać równań pola. Miał kłopoty z tym, co dzisiaj studenci mają, jak się zapoznają dopiero z teorią względności szczególną i ogólną, mianowicie z niezależnością wyników od układów współrzędnych, z ogólną kowariancją równań. Zaproponował taką postać równań pola, ale nie był spokojny. Nie dawało mu to spokoju. W następny czwartek wprowadził poprawkę do tych równań pola. Mianowicie na te równania pola nałożył taki warunek. Na układy odniesienia i wewnątrz tych układów teoria miała być dobra. Był to naprawdę krok wstecz w stosunku do poprzednich równań pola. Einstein dalej jest niespokojny. 18 listopada, bardzo ważny dzień, kolejny czwartek. Mianowicie w tym dniu Einstein wobec gremium Pruskiej Akademii Nauk zaprezentował swoje wyliczenia na podstawie tamtych równań pola z poprzedniej planszy, mianowicie dane peryhelium Merkurego, mianowicie tej małej odchyłki. Merkury nie chciał być posłuszny prawom Newtona o małą poprawkę i Einstein właśnie wyliczył ze swoich równań pola wielkość tego peryhelium Merkurego. Einstein wyliczył to ze swoich równań jako 43,03 sekundy na stulecie, podczas gdy już kilkadziesiąt lat wcześniej były znane pomiary astronomiczne i najnowsze w czasach Einsteina dawały
54 plus minus 5 na stulecie. Dane znanego amerykańskiego astronoma Newcomba. Dzisiejsze dane są takie. 43, 11 plus minus 0,45 sekund na stulecie. Więc widzimy, że to się bardzo ładnie tutaj mieści. W tym samym dniu Einstein ogłosił swoje wyniki zliczeń, rachunków, mianowicie ugięcie promieni świetlnych w pobliżu Słońca wynosi tyle według równań Einsteina. Potem wkrótce, parę lat później, w 1919 roku, dwie brytyjskie wyprawy zorganizowane między innymi przez Eddingtona w czasie zaćmienia Słońca zmierzyły tę wielkość i otrzymały takie wyniki. Einstein, gdy zobaczył te wyniki, przyznał się potem swojemu współpracownikowi Haasowi, że gdy zobaczył te wyniki i porównał je z pomiarami, które wówczas znano, zwłaszcza chodzi o perhelium Merkurego, ono tutaj jest narysowane, to powiedział, że coś jakby się z nim zerwało. Przyroda do niego przemówiła, a Fokkerowi, swojemu późniejszemu współpracownikowi, powiedział potem, że doznał wtedy palpitacji serca. To było ogromne przeżycie dla Einsteina, że równania nagle wpadły w rezonans z rzeczywistością, z wszechświatem. Ale tutaj możemy mieć pewne zastrzeżenie. Równania były złe, jeszcze nie ostateczna postać, a przewidywania dobre. Otóż dlaczego? Bo dla pustej czasoprzestrzeni te równania złe akurat się pokrywają z tymi dobrymi. Także Einstein miał trochę szczęście, że to się udało. No i wreszcie ostatni czwartek, 25 listopada, poprawna postać równań pola. Einstein z chwilą, gdy ją znalazł, uspokoił się twórczy jego temperament i wiedział, miał dobrego nosa, wiedział, że to jest to. I to były te równania pola. Tutaj na tablicy są dla przestrzeni pustej, znacznie późniejszy Einstein, no ale właśnie w tym dniu on je napisał. I to są właśnie te równania pola ogólnej teorii względności z roku 1915. Ja oczywiście ich nie będę wyjaśniał szczegółowo. Tutaj mamy z lewej strony część geometryczną, a tutaj jest rozkład materii w czasoprzestrzeni i te równania nam powiadają, że grawitację można rozumieć jako zakrzywienie czasoprzestrzeni. Tutaj krzywizna pokazana jest, jak się mierzy, ale to nieważne. W tej chwili to potraktujemy tylko jako pewien rysunek. Rozkład materii mówi nam, jak zakrzywia się czasoprzestrzeń, a zakrzywienie czasoprzestrzeni, geometria czasoprzestrzeni mówi nam, jak porusza się materia w tej czasoprzestrzeni. Taka jest ogólna idea równań pola. Zresztą te równania pola będą nam towarzyszyć właściwie do końca wykładu. One są tutaj głównym naszym bohaterem dzisiejszych rozważań. Tu jest wizja popularyzatorska, jak należy rozumieć równania pola. Tutaj mamy planetę, ciężkie ciało niebieskie i ono zakrzywia czasoprzestrzeń wokół siebie i cząstki poruszają się po najprostszych liniach w tej czasoprzestrzeni, czyli po geodezyjnych. Gdybyśmy tutaj umieścili małą kulkę, to ona się stoczy. Będzie to wyglądało, jak że duża ją przyciąga. I to jest ilościowy wyraz właśnie tej idei. Lewa strona to jest geometria, prawa to jest rozkład mas, w tym wypadku masa punktowa. No, o ile to można nazwać punktem, taką planetę, ale w fizyce jest to możliwe. Dwa lata potem Einstein opublikował artykuł, tu są jego dane, kosmologiczne rozważania nad ogólną teorią względności w czasopiśmie Pruskiej Akademii Nauk, rok 1917. To jest historyczna praca, to jest pierwsza praca z dziedziny, którą dzisiaj nazywamy kosmologią relatywistyczną. Einstein opublikował tu swój pierwszy statyczny model kosmologiczny i od tej pracy liczy się właściwie istnienie kosmologii relatywistycznej. Tutaj mamy znowuż równania pola. Mianowicie idea Einsteina była następująca. Postawił zagadnienie kosmologiczne. Mianowicie, jeżeli tutaj do prawej strony równań w jakiś sposób włożymy wszystkie masy obecne we wszechświecie, wszystko, co wytwarza pole grawitacyjne
I możemy wtedy zapytać, jak taki uśredniony rozkład materii, jak zakrzywia globalnie czasoprzestrzeń. Jaka jest globalna geometria czasoprzestrzeni. I rozwiązanie tego, odpowiedź na to pytanie stanowił model kosmologiczny. To znaczy, że trzeba tu jakoś umieścić te wszystkie masy we wszechświecie i rozwiązać to równanie dla takiej konfiguracji. Rozwiązanie będzie modelem kosmologicznym. I tutaj Einstein spiął się z własnymi równaniami. Wszechświat przez wieki był uważany za nasz dom, mieszkanie, a dom to jest coś bezpiecznego, statycznego, ściany się nie zawalają. Tymczasem Einsteinowi wychodziło rozwiązanie, które nie było statyczne. Świat albo się zapadał, albo rozszerzał. Einsteinowi się to bardzo nie podobało i, no i co tu dużo mówić, sfałszował te równania. Dodał ten człon, który się dzisiaj nazywa członem kosmologicznym, a to lambda jest stałą kosmologiczną, po to, ażeby uzyskać statyczność swojego rozwiązania, żeby świat był stabilny. I znalazł to rozwiązanie. Innych rozwiązań w ogóle nie opublikował, tylko to jedno, ale musiał je znać, bo widział, że one są tutaj. I rozwiązanie statyczne tego równania z lambdą to jest statyczny świat Einsteina. Przyjrzymy mu się nieco dokładniej. Tutaj mamy przestrzeń, jeden wymiar pominięty, tutaj leci czas. I wszechświat Einsteina był przestrzennie ograniczony. Mianowicie cięcia tego walca to jest przestrzeń świata Einsteina w pewnej chwili czasu. I widzimy, że ta przestrzeń jest zamknięta. Jeśli by podróżnik zaczął podróżować, to po skończonym czasie trafi do tego samego punktu. I świat się ani nie rozszerza, ani nie kurczy, bo znacznie potem przestrzeń to jest, ma taki sam promień tutaj. Tutaj popatrzmy, co robi lambda. Grawitacja stara się ściągnąć ten wszechświat do punktu. To jest ta strzałka. Natomiast lambda, tu jest małe lambda, w oryginalnej pracy Einsteina było małe lambda, dzisiaj raczej używamy dużego, stąd ta dwuznaczność u mnie w roznaczeniach. Mała lambda pcha, przeciwdziała grawitacji, odpycha. I gdy te dwie siły są w równowadze, wtedy mamy właśnie statyczny model Einsteina. To się nazywa też cylindrycznym modelem Einsteina. Przekroje czasowe to są sfery, natomiast cały model ewoluujący w czasie, właśnie nie ewoluujący w czasie, bo jest statyczny, no to jest cylinder taki, ciągnący się od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Tutaj, proszę Państwa, jest kartka z wczesnej historii, kartka z albumu wczesnej historii kosmologii relatywistycznej. O każdym z tych zdjęć można by powiedzieć małą nowelkę. Tu jest pierwszy oponent Einsteina, Wilhelm de Sitter, holenderski astronom i też wybitny matematyk. Einstein był z nim w kontakcie już przed opublikowaniem swojego modelu. Einstein opublikował swój model w marcu 1917 roku. Ciągle pamiętamy, że była wojna. A w maju tego roku ukazała się odpowiedź de Sittera na ten artykuł Einsteina z kolei w pismach Królewskiej Akademii Nauk Holenderskiej. W czasie wojny artykuł wyszedł w marcu, w maju odpowiedź drukiem. Dzisiaj w erze elektroniki takiego tempa publikacji my nie mamy. Tu jest Einstein w dyskusji z de Sitterem nieco później. Sprawa polegała na tym, że de Sitter znalazł inne rozwiązanie równań Einsteina kosmologiczne, co zbulwersowało Einsteina, bo świat jest jeden. Einstein sądził, że rozwiązanie kosmologiczne winno być jedno. I tymczasem de Sitter znalazł drugie i co więcej, takie, które nieestetycznie Einsteinowi się nie podobało z pewnych względów. Pierwszym człowiekiem, który docenił, jednym z pierwszych, który docenił znaczenie teorii względności, to był Sir Arthur Eddington. On właśnie zorganizował te dwie wyprawy, które potwierdziły potem teorię względności, mierząc ugięcie promieni świetlnych w pobliżu Słońca podczas zaćmienia w 1919 roku. Tutaj jest Friedman, Alexander Friedman, meteorolog i matematyk z Leningradu, wtedy jeszcze to się nazywało Petersburgiem, potem krótko Pietrogradem, a później Leningradem. Otóż on znalazł rozwiązania równań Einsteina z lambdą, z tymi i całą klasę równań Einsteina.
To samo parę lat potem, nie wiedząc o pracach Einsteina, zrobił ksiądz Lemaître. Tu jest on w dyskusji z Einsteinem. I dzisiaj te modele najbardziej standardowe nazywają się modelami Friedmana-Lemaître'a. Bohaterem historii kosmologii wczesnej i późniejszej i dzisiejszej to są jednak równania Einsteina. I chciałbym im poświęcić kilka uwag, takiej zadumy może filozoficznej. Pytanie, które stawiam, no tu jest trochę źle widoczne, co wiedzą równania? Tu jest galaktyka. Równania coś wiedzą o wszechświecie i to wiedzą coś, czego Einstein wówczas nie wiedział. Równania Einsteina w takim zapisie skrótowym wyglądają dosyć prosto i niegroźnie. Ale gdyby się chciało je rozpisać w całym ich bogactwie, to okazuje się, że one by liczyły około 10 tysięcy członów. Tu tylko niektóre z nich są pokazane. Świat jest zatem skomplikowany, bo rządzi się tak makabrycznie bogatymi równaniami. Okazuje się jednak, że jeśli się zastosuje te równania do świata, jaki znamy z obserwacji, to wtedy to równanie Einsteina redukuje się do stosunkowo prostego równania, zwanego równaniem Friedmana, które ma tylko 4 człony. I można tym operować, otrzymując całkiem dobre przybliżenia rzeczywistego wszechświata. Tutaj są właśnie te najbardziej standardowe rozwiązania Friedmana-Lemaître'a. Gdy stała kosmologiczna jest równa zero, to bogactwo rozwiązań kosmologicznych redukuje się do 3 rozwiązań. Tutaj mamy czas, a tutaj mamy średnią odległość między galaktykami, albo tak zwany czynnik skali. Widzimy, że tutaj mamy 3 rozwiązania. To rozwiązanie jest takie, że świat się rozszerza od początkowego prawybuchu, zwanego technicznie osobliwością początkową, osiąga maksimum i kurczy się do osobliwości końcowej. Tutaj to zielone rozwiązanie, to jest wszechświat biegnie od osobliwości w nieskończoność, się rozszerza, niebieskie podobnie. Ten świat jest przestrzennie zamknięty, jak powierzchnia sfery, tak jak przestrzenie w modelu Einsteina statycznym, a te są otwarte, to znaczy przestrzeń sięga do nieskończoności. Tu mamy tych 2 ludzi, Friedmana i Lemaître'a. Kiedyś miałem odczyt o Lemaître i na tym odczycie był Zeldowicz, bardzo wybitny Jakob Zeldowicz, rosyjski uczony, i ludzie się go spytali, żeby uczestnicy tego spotkania, żeby powiedział co o Friedmanie. A Friedman był za komunizmu persona non grata, bo zajmował się kosmologią, którą się miał nieszczęście zajmować ksiądz Lemaître, a w dodatku jeszcze mówił o początku świata. Wtedy Zeldowicz wstał i powiedział tylko jedno. Jak się popatrzy na zdjęcie Lemaître'a, zwłaszcza w późniejszym wieku, i Friedmana, to widać, że Lemaître sobie lubiał dobrze zjeść i miał co? A Friedman przeważnie głodował.